Rozmowa dnia. A pierwszym gościem środowych sygnałów dnia jest pan Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Panie senatorze, panie marszałku, senat dziś zajmie się ustawą o pomocy dla przedsiębiorców nadodrzańskich. Senatorowie między innymi z Platformy zapowiadają szereg poprawek. Czy to opóźni pracę i czy może Sejm przychyli się do pomysłów dotyczących chociażby zwiększenia kwoty zapomogi z 3 do 6 tysięcy złotych na pracownika? To nie opóźni prac, bo mam taką nadzieję, że dziś późnym wieczorem przeprowadzimy głosowanie. Sejm, Senat podejmie w tym zakresie decyzję. Nie zostanie odrzucona ta ustawa, to bardzo ważne, bo były i takie, które były niezwykle potrzebne, bardzo racjonalne, bardzo oczekiwane, które były odrzucane przez senatorów Platformy Obywatelskiej. Z tych zapowiedzi, które słyszę, wprowadzenie kilku poprawek. Bardzo często te poprawki są irracjonalne. No, podczas pracy nad budżetem słucham ze zdumieniem, jak senatorowie Platformy Obywatelskiej zgłaszają irracjonalne, absurdalne, niszczące cały budżet poprawki. To szkoda, że nie było takiej troski. Ja jestem lekarzem, więc tutaj tak myślę o służbie zdrowia. Pamiętam poprawki Platformy Obywatelskiej, które burzyły cały budżet, przeznaczając środki na jakiś no szczytny cel, ale niemożliwy do zrealizowania, prawda? No budżet musi być zrównoważony i również zrównoważone no, wszystkie ustawy czy wszystkie projekty i plany, które wprowadzamy w życie. Czy pana ocenie to nowe prawo daje szansę rządowi na elastyczne reagowanie w miarę szacowania strat przedsiębiorców? Bo są zapowiedzi, że pomoc będzie adekwatna i celowana. Jak to będzie w istocie? O, tak, szczegółów nie znam oczywiście, bo nie pracowałem nad tą ustawą, ale rząd podjął natychmiastowe działania w tym zakresie. Muszę powiedzieć, że mam szczęście, dlatego że w moim okręgu wyborczym mieszka pani minister Anna Moskwa. Jaki to jest okręg? A, tu jest okręg, a tak nazywany Kozienickim, choć ja jestem z powiatu grójeckiego. To jest 49. okręg wyborczy do Senatu. Teraz te okręgi partyjne mamy w zakresie okręgów senackich. Wczoraj mieliśmy duże spotkanie z panią minister. Rozmawialiśmy nie tylko o Odrze, nie tylko o klimacie, o środowisku. Rozmawialiśmy o wszystkich sprawach, ale również z udziałem pani minister. No, więc no, ja widzę niezwykłe zaangażowanie rządu. Pani minister wiele czasu spędziła tam, na miejscu. Bardzo szybka reakcja i działania no, mają na celu no, przede wszystkim ocenę oczyszczenie Odry, bardzo ważne, no i doprowadzenie Odry do stanu sprzed tej katastrofy ekologicznej. Panie marszałku, dziś także debata o tak zwanym dodatku węglowym, który nie jest już tylko w istocie dodatkiem na sam węgiel. Tutaj także większość senacka ma swoje pomysły. No zobaczymy jakie, też nie znam. Wczoraj, tak jak mówię, skończyłem to nasze spotkanie i nie mogłem zapoznać się z wprowadzonymi poprawkami podczas posiedzenia komisji. Dziś to przeanalizujemy dokładnie i podejmiemy, ja myślę, mówię tutaj w tej chwili o klubie Prawa i Sprawiedliwości, podejmiemy decyzję, ale powtórzę jeszcze raz, bardzo często te poprawki czasami się zdarzają racjonalne, trzeba być obiektywnym. Natomiast w większości są to poprawki, które mają charakter taki populistyczny, taki wpisuje się w taką walkę polityczną, bardzo taką wyrazistą i bardzo agresywną. Zima za pasem. Czy nie obawia się pan, że węgla i innych źródeł ciepła może zabraknąć? Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panią minister. Pani minister nas uspokaja. Minister Moskwą? Minister Moskwą. I mamy węgiel, ten węgiel dopływa. Też pytaliśmy się, też to spotkanie służy temu, żeby wymieniać informacje w jedną i drugą stronę. Pani minister zadała pytanie, czy w naszym okręgu, czy w naszych tych okolicach jest węgiel, jest dostępny węgiel. Okazuje się, że akurat
aparat tam jest. Ja nie mówię, że jest wszędzie, że jest dostępny, bo to czasami moje słowa są przekręcane, ale akurat w naszym okręgu, no tak, tak jest, że węgiel jest i... Ale media obiegają zdjęcia, gdzie ludzie czekają na ten potem węgiel. Rozmawiałem wczoraj z Józefem Orłem, on mówi, że to będzie wielki test węglowy tej zimy. Czy rząd dowiezie węgiel, dowiezie, ropę? Tak, dowiezie węgiel, dowiezie ropę i jestem przekonany, że ta zima, choć ona będzie ciężka, na pewno, no, też zapowiedzi synoptyków nie są optymistyczne, bo mówią, że po bardzo ciepłym lecie, bo sierpień był wyjątkowo ciepły, może przyjść ciężka, mroźna zima. Ale ja, no patrzę, ja jestem optymistą w ogóle, prawda? Także mam nadzieję, że i będziemy mieli dostateczną ilość węgla, dostateczną ilość innych nośników energii i nie zmarniemy. To zimą. Panie senatorze, gdyby zima była faktycznie, tak jak pan mówi, ci synoptycy, ciężka, bardzo mroźna, to czy istnieją pomysły racjonowania węgla? A jeżeli tak, to miałby mieć priorytet dostaw, szpitale, szkoły? Czy w ogóle ten temat istnieje w obozie rządowym? Nie spotkałem się z takim. Staramy się i wiem, że takie są starania, aby węgiel był ogólnie dostępny. Również i dla prywatnych odbiorców, no przecież to jest olbrzymia ilość osób, która grzeje domy. A racjonowanie to jest coś, co chodzi po głowach? Ale ja nie spotkałem się w ogóle z racjonowaniem, bo po prostu no, węgla musi być tyle, ile potrzeba i tego węgla nie zabraknie. Dobrze, zmieniamy temat. Politycy, także senatorowie rozmawiają o sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Widzimy w ostatnich dniach sporą woltę Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Borys Budka przekonuje, że jedynie Platforma może wywalczyć reparacje. Może rzeczywiście Platforma ma na tyle dobre relacje z Niemcami, że jest coś na rzecz. Panie redaktorze, trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości dyplomatyczne, prawne do tego, aby temat istniał i aby został zrealizowany. Ma pan redaktor rację. Ta, no można określić woltą już, zmiana postawy polityków Platformy Obywatelskiej jest bardzo wyraźna. Pierwsza była kontra, absolutna. Nie, nie ma sensu, musimy utrzymywać dobre relacje, nie ma takiej potrzeby. Nie dość tego, to przecież Platforma Obywatelska i politycy Platformy Obywatelskiej omówili, że umowa z 53 roku obowiązuje, jest ciągłość władzy, więc to zupełnie absurdalne już stwierdzenia. Warto przypomnieć 2004 rok, wtedy, kiedy Sejm przyjął bodaj jednomyślnie, jednogłośnie uchwałę, która wzywała do prac nad reparacjami. Już wszyscy pamiętamy i widzimy w tej chwili w mediach pokazywaną wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, że tak, będziemy się upominać, powinniśmy się upominać. Apeluję do rządu, bo 2004 rok to jeszcze SRD, apeluję do rządu, aby zadbał o reparacje. No więc ta zmiana nastrojów i zmiana postaw Platformy Obywatelskiej no, jest charakterystyczna dla Platformy Obywatelskiej. Mógłbym tutaj mówić o wielu. A z czego ta wolta wynika? 30 sekund jeszcze. 30 sekund? Ja myślę, że wynika to z tego, że po prostu społeczeństwo, że opinia publiczna jest za. Bo to jest, nam się należy, tak? Można określić i przecież przeprowadzone sondaże wyraźnie pokazują, że polskie społeczeństwo jest za, popiera starania rządu, czy starania o reparacje i pewno Platforma Obywatelska dlatego zmieniła zdanie. Drodzy Państwo, to jest rozmowa z panem Stanisławem Karczewskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości, byłym marszałkiem. Ciąg dalszy na stronie Jedynki oraz w naszych mediach społecznościowych. Panie marszałku, kolejny temat. Jak ustaliła Interia, są senatorowie Platformy, którzy zdecydowali o rezygnacji z kolejnych wyborów do Senatu. Na emeryturę przechodzi Antoni Mężydło. Z mandatem senatora zmierzają się również pożegnać Jerzy Fedorowicz, Paweł Ant oraz Bogdan Zdrojewski. Czy jest to strata dla Senatu? To są senatorowie, którzy część z nich wiele kadencji spędziła w Senacie.
My jeszcze tak, panie redaktorze, ja się zapoznałem z tą informacją, w tej informacji również w końcowej części tego artykułu jest informacja o tym, że zasili tą większość senacką również pan senator Jan Maria Jackowski. No, bardzo mnie to zdziwiło, zmartwiło. No, przeszedł bardzo wyraźnie już w tej chwili do obozu przeciwnego Prawu i Sprawiedliwości. My pracujemy w zaciszach nad kandydatami i nad kampanią wyborczą do Senatu i bardziej koncentrujemy się na nazwiskach związanych z Prawem i Sprawiedliwością, z naszym środowiskiem politycznym. Rozmawiamy z osobami, które chcielibyśmy, aby wystąpiły w kampanii wyborczej, zasiliły nasze szeregi i doprowadziły do zwycięstwa również w tej kampanii wyborczej do Senatu. No to pytanie o was w takim razie. Czy w Prawie i Sprawiedliwości do wyborów staną wszyscy obecni senatorowie? Na pewno w większości tak. Ja jeszcze nie słyszałem głosów takich, które byłyby odmiennego zdania. Większość senatorów jest zainteresowana startem i większość, zdecydowana większość, czy nawet wszyscy senatorowie, bo mamy w tej chwili 46 senatorów, jeśli tylko wyrażą wolę startu, będą startować. Ja wiem, że są bardzo aktywni w swoich okręgach wyborczych, bardzo intensywnie pracują, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo praca polityka, praca parlamentarzysty, senatora, posła, to nie tylko praca tu, w Warszawie, w Sejmie, ale również i w terenie i ta praca jest prowadzona przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości bardzo intensywnie. I na koniec jeszcze jeden temat. Kilka dni temu w Pradze Czeskiej demonstrowało 70 tysięcy Czechów pod hasłem Najpierw Czechy, co można rozumieć, odpuśćmy sobie Ukrainę. Tak to niestety zabrzmiało. Podobne nastroje pojawiają się w Polsce. Czy mógłby pan wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego Ukrainie trzeba pomagać? Ja wiem, że to jest trywialne, ale niestety... To jest bardzo ważne, fundamentalne znaczenie. Ukraina bohatersko walczy o niepodległość, o swoją suwerenność, swoją podmiotowość, ale walczy również o pokój w Europie i zapędy Putina, imperialne zapędy, może powstrzymać tylko i wyłącznie stanowcza pomoc dla Ukrainy i stanowcza walka Ukrainy. Tak jest w tej chwili. My pomagamy bardzo Ukrainie. Wiemy, że oni walczą o swoją wolność, ale też i o naszą. I to jest niezwykle istotne, bardzo ważne, fundamentalne. Naszym obowiązkiem jest pomoc Ukrainie, pomoc tym uciekinierom, którzy, szczególnie kobietom, sam jestem lekarzem, na każdym dyżurze mam kilka Ukrainek, no są też i Ukraińcy. Musimy ich wspierać, musimy im pomagać. To jest w interesie Ukrainy, w interesie Polski i w interesie Europy. Drodzy Państwo, to był Kwadrans z panem Stanisławem Karczewskim, senatorem PiSu, byłym marszałkiem Senatu. Dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny.